Siemaneczko, dawno mnie nie było na kanale. O, będzie trochę wiało, zawsze tak jest, że jak zaczynam nagrywać, to zaczyna piździć. No, ale to nic, zobaczcie, tak wyglądają nasze truskaweczki. No udało się je troszkę uratować. Są takie te nekrozy tutaj, przebarwienia też, nie? Widać to wszystko, no ale w porównaniu z tym, co było, to i tak mega efekt uzyskaliśmy. Kwiat, tak jak widać tutaj, za bardzo nie ucierpiał, tak, jest normalny, nawet już mamy gdzieś jakąś truskawkę zawiązaną, tak, jest widać, jest ładny kolor ma, nic się z nią za bardzo nie dzieje, tak. To jest, powiem wam szczerze, że pierwszy rok, kiedy w Elsancie nie mam mączniaka w ogóle, tak, żadnych objawów mączniakowych, tak. Tutaj widać, te liście są bardzo delikatne i takie rzeczy tutaj, które są, o tutaj widać, to one są poobcierane raczej, bo mocne wiatry wieją, tak, i są poobcierane jedne o drugie, ale tak naprawdę nigdzie nie mamy żadnego mączniaka. Pierwszy rok, pierwszy raz w Elsancie tak, że go nie mam, nie? Zazwyczaj to jest piękne od spodu blaszki liściowe, tak, zielone, zdrowe. Zobaczcie, nigdzie go nie ma, tylko coś tu nam podgryza je. Coś tu nam je tnie, ale co to za szkodnik? Co to za szkodnik? Takie malutkie dziureczki. No, coś się gryzie. Coś gryzie listki. I to powiem wam, że wszędzie. Wszędzie. No, trzeba będzie wziąć, przyjrzeć się i spróbować namierzyć, co to jest. Ale generalnie bardzo fajnie to wygląda. Bardzo obiecująco. Kolejny plus z tej nieudanego mojego, o, to są efekty żerowania saren. Tutaj widać, jak sobie gryzą. O, a proszę bardzo. Proszę bardzo, jest winowajca. To pewnie on gryzie. Także tutaj jakiś tam mleczyk został, nie? Ale tak generalnie plantacja jest. A ty czego? Co to z tym gimbalem się tu dzieje? Co to się tutaj dzieje? O, dobra, bo coś tu się gimbal przyświrował. No ale mamy, zobaczcie sobie, piękne rządeczki. Piękne rządeczki. Trochę te młodsze trochę gorzej wyglądają. Tutaj widać, gdzie jest cięższa ziemia. No zobaczcie, to jest normalne wielkości kwiat, tak? A teraz tylko kwestia jest tego, żeby te truskawki wykarmiły po prostu ten owoc, tak? Teraz tutaj na pewno trzeba będzie jakiś nawóz zastosować. Damy coś tam pod korzeń. Pewnie unikę kalcjum sypniemy. Saletra potasowa to jest, tak? Żeby tutaj nam dały radę to wykarmić. No tutaj hanojka sobie słabo radzi z tym opryskiem. To widać. Krzaków praktycznie nie ma. Także ona chyba najmocniej ucierpiała. Tutaj jest rządek taki jeden, który na zakład idzie zawsze. To też widać go, jak to wygląda. No i ta hanojka nieszczęsna, no to powiem wam szczerze, że może się nie wybronić, może się nie wyratować od tego. Tutaj mamy, jak dobrze kojarzę, chyba rumba tu jest. Tak, tu jest rumba. Cztery rządki rumby, a później cztery rządki patrycji. No i też powiem wam, że to plantacja młoda była. No i niestety, ale to słabo to wygląda. W bonusie pójdziemy na cebulkę. Idziemy na cebulkę. No i mamy. Cebulka sobie powschodziła. Widać ją. Nie, tu nie ma. Tu jest następna. Idziemy na tą. Och, jak pizda. Ale to niezdatne. Piździ jak nie wiem. Ależ wieje. Zawsze jak nagrywam, to wieje. Dlaczego? Także tak to wszystko wygląda. Troszkę, no w sumie nawet się udało. Udało się nawet to uratować. Trzeba liścia wziąć i mówię, trzeba się przyjrzeć tym szkodnikom, co to tam gryzie dokładnie. No,
dlaczego te listki wyglądają tak, a nie inaczej. Kwieciak to raczej by tłukł kwiatów, jak sama nazwa wskazuje, aniżeli liść. Ale to zobaczymy. Nie, no tutaj ta Alisanta to obiecująco wygląda, naprawdę. Alisanta naprawdę obiecująco wygląda. Myślę, że tutaj, jeżeli by dała radę wykarmić ten kwiat, który ma, no to by było super. Byłoby naprawdę super, jakby się to udało zrobić. No zobaczcie. Zobaczcie sami. No mówię, całkiem przyzwoicie jest, tak? Tak jak tutaj to nawet już no tam powiedzmy około 15-20 cm krzaczki mają, ale to jeszcze jest czas, bo one dopiero zaczynają kwitnąć. Także tak to wygląda. Na pewno wszyscy są ciekawi, czym to było pryskane, tak? Czym ratowaliśmy ten owoc. Nie owoc, tylko plantację całą ogólnie, bo tu już nie było walki o owoc, tylko o plantację, nie? Jeśli chodzi o owoc, no to walczyliśmy, co tu było, Terrasorb poszedł, w ogóle na samym starcie poszedł Rosa Humus i to w dawce takiej potężnej, tak, no bo daliśmy 5 kg na hektar, tak, żeby tutaj jak najszybciej uporać się z tą substancją czynną, która tutaj była w glebie, no żeby te bakterie humusowe już zaczęły pracę. Także tego daliśmy pierwszy zabieg od razu na dzień dobry i tego poszło, no mówię, 5 kg na hektar przy bardzo dużym rozwodnieniu, tak, bo były wody poszło 800 litrów na hektar, jak dobrze pamiętam. Później następnego dnia jeszcze, nawet wieczorem to popryskane, rano jeszcze poszedł deszczyk, także dodatkowo nam to jeszcze rozwodnił, więc ta bakteria poszła sobie głębiej w glebę. No i później następnym, kolejnym krokiem to był Terrasorb i Asashi. Dobrze kojarzę. Terrasorb i Asashi poszły. Terrasorb poszedł w dawce litr na hektar. Tutaj jeśli chodzi o rozwodnienie, no to było tam książkowe, tak? Czyli tam gdzieś tam w okolicach 400 litrów na wody na hektar, czyli w tej dolnej granicy byliśmy. Asashi, no to nie pamiętam ile tam było, ale też zazwyczaj ja tam pryskam w okolicach 400 na hektar, więc to standardowo poszła taka ilość. Później dostarczyliśmy cynk, mangan, fosfor. Tutaj dowolne nawozy możecie sobie stosować, tak? Tylko zależało nam na tym, tutaj rada od takiego kolegi po fachu, tak? Który gdzieś tam się nam odezwał. W sumie bardzo fajnie. Cały czas tutaj dopinguje, cały czas trzyma kciuki, żeby to się udało i cały czas gdzieś tam dzwoni i cały czas pyta, nie? Jak tam, co tam. Czy napisze wiadomość, nie? Tutaj pokazuje swoją plantację, jak jego plantacja wygląda. Także. I nie wiem, chyba w sumie jest nawet szczęśliwym posiadaczem czarnego Arbosa, tak? Jednego z pierwszych, który został w kraju sprzedany. Także tak to wygląda. No ale super fajnie, bo mówię, niektórzy podchodzą w ten sposób, że a kurwa, dobrze dziadowi, bo już się dorobił. A ten, kto ma taką samą gałąź produkcji i wie, jaka to jest strata, to naprawdę gdzieś tam podchodzi z pochylonym czołem i mówi, kurde, jednak tragedia ci się, chłopie, stała. Także tutaj naprawdę wszystkim tym, co gdzieś tam kibicowali, to naprawdę wielkie, wielkie dzięki. No dobra, ale wracając do brzegu, tak? Cynk, mangan, fosfor i krzem. To były substancje, pierwiastki, które dostarczaliśmy praktycznie przez cały czas, tak? Bo tutaj chodziło o zagęszczenie soków w roślinie. Tutaj jeszcze dodatkowo nam cały czas niekorzystnie, no cały czas pod górkę było, tak? No pogoda nam cały czas połatała figla, bo to było no było cały czas zimno, tak? Zimno, deszczowo, przymrozki jakieś. Także no mówię, no cały czas było źle, cały czas było nie tak, nie? A tutaj właśnie i tak, pomimo tego udało się, nie? Jeśli chodzi o jakieś zabiegi takie stricte ochronne, tak, to nie poszedł tutaj żaden zabieg ochronny. Dziwne, powinien być mączniak na Elsancie i powinno być go na bogato, a tak naprawdę liście są czyściusieńkie, nie ma nawet śladu tego po mączniaku, tak? Czy tam jakaś plamistość, jakieś coś, no nie ma. Jedyne co mamy, to mamy tą chlorozę, tak?
No i teraz po tym oprysku. I to jest jedyna rzecz, którą tutaj mamy i z którą trzeba będzie walczyć, więc pewnie, nie wiem, gdzieś tutaj po niedzieli zaraz następny jakiś zabieg wpadnie. To pomyślę jeszcze co. Tutaj skonsultuję się na pewno, co tu dać. Także tak to wygląda. No i co? No i jestem szczęśliwy, tak? Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo sytuacja wychodzi główką na świat, układa się, tak? Gdzieś tam tutaj pieniążki, które poszły na ochronę, które poszły na nawozy. Już mówię w tamtym roku, tak? Już nie mówię tylko w tym roku, tak? Bo w tym roku to już, że tak powiem, odpuściłem temat i ochrony totalnie zero tutaj jest. Naprawdę totalne zero ochrony. Jedyne co, no to skupiliśmy się na odbudowie tego, może nie na odbudowie, może bardziej na neutralizacji, jak najszybciej neutralizacji tych substancji, które tutaj nas blokowały, które miały zblokować chwasty, a niestety dzięki niekorzystnym warunkom pogodowym, tak, tutaj zaraz na drugi dzień, w sumie na drugi dzień tego samego dnia wyskoczył w nocy mróz. Ja późnym wieczorem to pryskałem, mróz wyskoczył w nocy. No i stało jak się stało, jak się stało, tak, no po prostu. No co, no poparzyło, tak, i to była główna przyczyna tego wszystkiego, co tutaj się zadziało, nie? Także tak to wygląda. No tutaj mówię, Hanojka troszkę gorzej sobie radzi, no bo widać, że troszkę gorzej, no bo będzie wiało. Troszkę gorzej sobie radzi, ale myślę, że nie jest tak całkiem źle. Sorry za szumy. Miałem mikrofon kupić, jakoś tak się zeszło i nie kupiłem. Trzeba będzie chyba w końcu jednak zainwestować. Tutaj też ta młoda plantacja bardzo, bardzo kiepsko sobie radzi. Ale myślę, że z niej też będą ludzie, tak? W tym roku tam wielkiego plonu nie ma co oczekiwać, tak? Ale myślę, że w przyszłym roku ona da normalnie, albo nawet i za 2 lata sypnie, nie? Tutaj mamy łubin. Łubin zawsze sieje w mieszance. Wąskolistny oczywiście, tak? Zachwaszczenie jakieś jest, ale tutaj z łubinem to ja się nie stresuję. Bo łubin to jest taka uprawa, która u mnie jest tak naprawdę takim wstępem do uprawy ziemniaków, tak? Tutaj łubin idzie. On sobie rośnie, on zostawia nam materię organiczną, zostawia nam dosyć zasobne stanowisko w azot, więc z automatu później tyle nawozu nie trzeba pakować, do tego jeszcze pójdzie podłoże popieczarkowe, no i będzie można uprawiać, tak? No kwiaty, mówię, takie różnej wielkości są, tak? Różnej wielkości są. Mamy go. Co to za robaczek jakiś taki skaczący? No i o, są. Zobaczcie. No i konkurs. Co to jest? Co to jest za robaczek? I mamy go. Tu mamy następnego. Tu mamy następnego. Nie no, trzeba to opierdzielić, bo nam zjedzą. Co to za robaczek? Także trzeba to prysnąć. No, myślę, że jutro idę. Jutro niestety mnie nie ma w domu, ale we wtorek to ogarniemy ten temat. W sumie to nie byłem w tych truskawkach od momentu, kiedy je ostatni raz pryskałem, czyli 2 tygodnie. 2 tygodnie tutaj w ogóle nie zaglądałem, aż się bałem zajeżdżać na to pole i bałem się efektów, tak? Szczerze powiem wam, że jak przyjechałem pierwszy raz po 1,5 tygodnia, no to byłem zszokowany, tak? Zszokowany byłem, bo no, pole wyglądało naprawdę obiecująco, tak? Nie było jakoś tam kosmicznie, że było super, ale tutaj El Santa wyglądała mniej więcej tak, jak tam wygląda Patrycja i Rumba, nie? To było tak mniej więcej 1,5 tygodnia temu. Czyli przez 1,5 tygodnia tak w sumie się poprawiło troszkę. Także tak to wygląda. No mówię, fajnie, fajnie, pozytywnie, mówię, tutaj dużo substancji poszło, tych takich życiowych, tak? Żeby tutaj gdzieś tam obudzić ten krzak. No i oczywiście budziliśmy krzak, to obudziliśmy i zielsko, tak? Tutaj gdzieś tam sobie wychodzi, gdzieś tam sobie rośnie, no bo ono nie zginęło, no bo jak miało zginąć, jak dostawało to samo, co truskawka, nie? No i z automatu nie zginęło. Dobra. Nie ma co tutaj się rozwodzić więcej. Także tak to wygląda wszystko. Co by tu więcej? No chyba tyle w sumie. Mówię, coś tutaj na bieżąco, co się będzie działo, to dogram, z czym będziemy pryskać teraz. Teraz już widać, że jest po co, jest co chronić, tak? Jest co chronić, bo gdzieś tam jakiś kwiat jest, tak? Tak jak tutaj widać po tym
po tym, co one dostały i jak wyglądały, zresztą wszyscy widzieli, jak wyglądali, i że się obudziły do tego momentu, że wydały kwiat normalnie, tak, że normalnie są zielone. Gdzieś tutaj występują te chlorozy, ale nie występują aż tak licznie. Także myślę, że to jest ogromny, ogromny sukces. Tak? Także naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o ratowanie, czy tam gdzieś tam odstresowywanie roślin, no to tutaj humus i ogólnie kwasy humusowe i właśnie te terasorby wszystkie, asashi i inne pierdółki, no to naprawdę tutaj niesamowitą robotę robią, bo gdyby nie to, na pewno by tego nie było, tak? Na pewno by to nie wyglądało tak, jak wygląda, tylko po prostu by to zwyczajnie i najzwyczajniej w świecie by to uschło i na tym by zakończył się temat, tak? I można by było zakładać pług, czy tam talerzówkę i to wypierdzielić. Dobra, bo się już nazbierało, tam chyba z 15 minut, tak, z 15 minut się nazbierało. Także do następnego.